nadal trwa u nas Halloween History. Chcę wam opowiedzieć legendę o Wacławie Zmora, burmistrzu, który na zlecenie Krzysztofa Szydłowskiego w Opatowie stworzył wodociągi. A jak ta historia się zaczęła? Otóż, kiedy Krzysztof Szydłowski przejmował zarząd miasta Opatów, obmyślił plan, że powinny tu być wodociągi. No i musiał najpierw poprosić o zgodę króla, bo wiadomo, że król musi takie dekrety wydać, żeby można było cokolwiek zrobić dla danego miasta. I tak Zygmunt Stary zgodził się na to, żeby w Opatowie powstały pierwsze wodociągi. I oczywiście trzeba było odpowiedniego rurmistrza nająć. A taką osobą był Wacław Zmora. Oczywiście Wacław Zmora miał już swoich uczniów i chciał podjąć jak najszybciej tutaj pracę. Krzysztof Szydłowski obiecał mu 100 tysięcy florenów. Na tamte czasy to jest bardzo dużo. No i oczywiście Wacław Zmora wziął się do roboty w Opatowie, zaczął tutaj rozkopywać, zaczął tworzyć wodociągi pierwsze. No i oczywiście pojawił się pewien mały problem. Wacław Zmora musiał nagle wyjechać. Dlaczego? Tego nikt nie wie. Mówi się, że to z powodów prywatnych, czyli że do żony musiał wyjechać, albo przyjął gdzieś jeszcze inne zlecenie, dużo bardziej opłacalne. Było wszystko możliwe. Zostawił w Opatowie kilku niedoświadczonych jeszcze czeladników. No i zaczął się robić numer za numerem w Opatowie. Zaczął te wodociągi nam regularnie wtedy wywalać. Szydłowiecki był wkurzony, kazał znaleźć Morawę i wprowadzić go za strachy pod swoje oblicze. I oczywiście tak zrobiono z Morawą, wprowadzono go. I Szydłowiecki powiedział tylko jedno zdanie. Za taką robotę ja ci nigdy nie zapłacę. Choćby na złamanego florena. Nigdy. Moje Opatów po prostu tonie w wodzie. Tak nie powinno być. Na co Morawa uniósł się honorem, wyszedł z kamienicy rodziny Szydłowskich, przywdziawszy w jednej z kamienic dwór pokutny, który w tej kamienicy mieszkał, poszedł do kolegiaty, akurat wtedy był nabożeństwo. I on przed ołtarzem zaczął przeklinać Opatów na cztery wiatry, żeby tu wodociągi pod ziemią się zapadały, żeby wodociągi cały czas wywalały. No i oczywiście musiał przeklinać biednego Krzysztofa Szydłowskiego w międzyczasie. Okazuje się, że w tym samym czasie, kiedy Szydłowski został przeklęty, to sam kanclerz dostał zawału serca. Świadkiem wydarzeń w kolegiacie był zaufany ochmistrz kanclerza, chciał się pomóc ze swoją rodziną, był to Laszlo. I oczywiście Laszlo, zdenerwowany, szybko popędził do kamienicy swego pana i powiedział o całym zajściu. Szydłowski ledwo doszedł do siebie, kazał swojemu ochmistrzowi wyrzucić Morawę poza mury miasta. Jedni mówią, że kazał Morawę zabić, a jego ciało wrzucić do wody lub zakopać gdzieś poza miastem. Inni mówią, że kazał go wypędzić, ale cóż, nigdy się tego nie dowiemy, a w każdej legendzie jest choćby ziarnko prawdy. Fakt faktem, do czasów współczesnych nam te niestety wodociągi wywalają do tej pory, pod ziemia się zapadają. Co jakiś czas coś nowego się odkrywa, więc troszkę nam Morawa ułatwił i zarazem utrudnił życie.